Zdrowia, szczególnie dla biednych dzieci w Afryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała nagrody w 2019 roku w dziedzinie ekonomii do paru ludzi, do ten Nobel Prize. Nobel Prize, trzeba pamiętać, że to Nobel wykombinował dynamit. No i miało to zakończyć wojny wszelakie. Później miał troszeczkę wyrzuty sumienia. No i te pieniądze, które zarobił na tym TNT, te wszystkie trotyle, nie trotyle, dynamity, które wybuchały, no to miliony przeznaczył i są te nagrody Nobla. Nagroda pokojowa jest w Oslo, w Norwegii, a w Szwecji dają wszelakie inne. No i dali palu ludziom. Abdzihit Banjiri i Esther Duflo, to jest małżeństwo z Massachusetts Institute of Technology, czyli to jest MIT, to jest Politechnika w Cambridge na wschodnim wybrzeżu. No i również Michael Kremer z Harvardu, to również jest w okolicach Bostonu, za takie eksperymentalne podejście do jak usunąć biedę na świecie. Jak usunąć biedę na świecie? No ogólnie na świecie świat cały starał się usunąć biedę przez wrzucanie pieniędzy, zabieranie pieniędzy z bogatych krajów, czyli z Europy i Ameryki, i rzucanie do tej Afryki. No i właśnie w tej Afryce ta dwójka, to małżeństwo, oni zrobili coś takiego, zrobili eksperymenty. No bo ta nagroda Nobla została przyznana na poziomie takim najniższym. No bo takie ogólne idee, jak zlikwidować biedę na świecie, no to są wszystkim dobrze znane, no ale doszli do wniosku, że takie na takim chodnikowym, ulicznym, domowym, szkolnym poziomie, no to nikt tego nie patrzył. No i tu jest dosyć cyrk, no bo eksperymentalnie właśnie ludzie z tej Politechniki, z MIT, oni robili eksperymenty w latach 1990. Ten Mr. Kramer z Harvardu, jeżeli oglądaliście taki film Love Story z lat 70., no to właśnie tam na Harvardzie to było. Córka, jedna z córek Obamy, tego czerwonego prezydenta, właśnie studiowała na Harvardzie. Harvard ma duży wydział poświęcony szlawistyce. Tam Michnik był parę lat temu, jako gość wygłaszał te swoje żydowsko-komunistyczne brednie, gdzie właśnie dużo profesury polskiego pochodzenia klaskała i przyznawała mu rację. No, tak to jest taki ten Harvard właśnie. No i ten człowiek, Kremer, w latach 1910 zrobił taki eksperyment. Pojechał do Kenii, do zachodniej Kenii, i w zasadzie popatrzył się na te wszystkie dzieciaki, no bo Nobel mówi, że trzeba zacząć się od nauki, tak? Trzeba zacząć się od dzieci, żeby zobaczyć, co oni mogą wprowadzić do społeczeństwa. No i właśnie ten Kremer, on doszedł do wniosku, popatrzył, co się tam w tej szkole dzieje, no i mówi tak, co będzie, jak my im damy książki, tak, damy im książki, żeby mogli się uczyć, no i najróżniejsze takie tablice wyjaśniające zagadnienia matematyczne, jak to będzie. No i dali te książki, dali te różne tablice, no ale jak w każdym społeczeństwie jest tak, że w zasadzie jest taki dzwon w zasadzie Gaussa, czyli taki rozkład społeczności, no i to się wszystko można wziąć tak, jak jest IQ, tak? No to na IQ, no to tam 2/3, no to ma mniej więcej
środek jest 100, no jest 1/3 z jednej strony, 1/3 po środku, no i 1/6 jest po bokach. Także mamy bardzo inteligentnych, bardzo debilowatych, no i powiedzmy te 2/3 jest tak po środku, no i tam 85% to jest takich jeszcze normalnych, tak? Także ten rozdział Gaussa się tam dzieli. No i tak w tej Kenii tak samo dali te książki wszystkim. No i oczywiście, że ci najbardziej inteligentni, najbardziej mądrzejsi, najbardziej bystrzy, to jeszcze lepsi się zrobili. No ale ci tacy normalni, co wyszło w tych egzaminach, powiedzmy, czy tych porównywalnych quizach i tak dalej, no to tak za bardzo to nie pomogło średnich ocen. No ale to wtedy ten Kremer doszedł do wniosku, że i jeszcze inny autor doszli do wniosku, no, że tak się popatrzyli i mówią, co tu się dzieje. No i tak doszli do wniosku, że nauczycielami są po prostu nauczyciele państwowi. Także to taka budżetówka, że to jest słodka posadka. No i tym nauczycielom nie za bardzo zależało, żeby tych dzieci czegokolwiek nauczyć. No to wzięli na kontrakt jakiegoś nauczyciela, no i wzięli na kontrakt na tego nauczyciela i mówią tak, to jest służba cywilna, ten nauczyciel to jest ta służba cywilna, czyli pracownik państwowy, no to wzięli kogoś na kontrakt i mówią, okej, to ty będziesz miał, zarabiał, no to w zależności od tego, czy dzieci nauczysz, czy nie nauczysz, no to dostaniesz kontrakt, albo później nie dostaniesz. Ta służba cywilna, no to jest zawsze tam ich jak przyjmą, no to nie można ich zwolnić, oni są po prostu przyspawani do koryta, No i wzięli tych uczniów, przyporządkowali do tej klasy, no i ten nauczyciel państwowy uczył, na ten na kontrakcie pomagał. No i w zasadzie nic się tam nie zmieniło za bardzo, nic się nie zmieniło, ale to było to, że ci nauczyciele państwowi w zasadzie zaczęli chodzić na chorobowe, zaczęli brać wakacje, zaczęli nie pokazywać się w szkole. No i ten nauczyciel na kontrakcie przychodził do szkoły i nie chorował tak bardzo, no bo on wiedział, że jego pensja zależy od tego, co on będzie robił, no i on również wiedział, że jeżeli nie będzie przechodził, to na pewno go nie wezmą do roboty. Także tego rodzaju wnioski naukowe na Politechnice Amerykańskiej, no to w zasadzie każdy z tych rodziców, którzy tam nawet w tej Kenii zachodniej mogli powiedzieć, no i te $1 000 000, co ci naukowcy dostaną, no to te $1 000 000 to mogłoby być przeznaczone właśnie na te dzieci, żeby na te zdolniejsze dzieci, żeby się uczyły. A drugie badania, które Nagroda Nobla została przyznana, to właśnie w 2010 roku były takie badania w Indiach dla odmiany. No i w Indiach oni pojechali tam gdzieś na wieś i popatrzyli, że 2% dzieci w wieku jedno- i dwuletnie dzieci tylko 2% miały zastrzyki te prewencyjne, te szczepionki przeciwzakaźne. No i tak się popatrzyli na to wszystko, no i mówią, co tu się dzieje, dlaczego nie szczepią, no teoretycznie powinny być szczepione. Okazuje się, że znowu pracownicy państwowi, budżetówka, wszyscy, no może nie pielęgniarki, ale ci ludzie, którzy mieli robić te zastrzyki, no to nigdy tam ich nie było tam, gdzie powinni być. Także, że ci rodzice to nawet, jeżeli poszli, to tam nikogo nie było, a nie chodzili, bo wiedzieli, że tam nikogo nie będzie. Także budżetówka, państwowa robota i tak dalej, znowu pokazała w Indiach, że w zasadzie te dzieciaki umierają i nie są szczepione. Także znowu odkrywcze białej, chrześcijańskich, europejskich, powiedzmy,
ludzi doszło do wniosku, że trzeba coś zmienić. No i co trzeba zmienić? Oni powiedzieli, że taka niepaństwowa organizacja, oni zrobią takie obozy zdrowotne, no i pozakładali te obozy zdrowotne w pewnych miejscach, no i zobaczyli, że tam gdzie nie było tych obozów, no bo te 2% to były w najgorszym wypadku, że tam, gdzie nie było tych obozów zdrowotnych, no to i ta szczepienie jest 6%, no ale tam, gdzie były te obozy zdrowotne, to było 18%. No, czyli ludzie zaczęli szczepić swoje dzieciaki, jak zobaczyli, że jeżeli przyjdą, to zostaną zaszczepione dzieciaki, no to zaczęli przychodzić, tak? Czyli ta budżetówka, państwowa robota i tak dalej, czy się stoi, czy należy w tych Indiach, po prostu powodowała to, że dzieci nie były szczepione. No a później jeszcze doszli do wniosku, że te organizacje nierządowe, jak one doszły do wniosku, mówią, że tak, okej, to jeżeli damy tam kilogram jakiegoś tam ryżu i zestaw naczyń dla dzieciaka z metalu do jedzenia, jakieś tam miski i szklanki ze szkła, ale jakieś kubki metalowe i metalowe talerze, no to wtedy 39% tej ludności naokoło zaczęło szczepić te dzieci. No to znowu też rewelacja, tak? No to nie potrzeba Nagrody Nobla, żeby dojść do wniosku, że w zasadzie budżetówka, no to ma w nosie ludzi, tak? No bo dostają tam jakąś państwową robotę, nie ma żadnej konkurencji. Jak się dostaną do tej roboty, to już nikt ich nie zwolni. I czy szczepią te dzieci, czy nie szczepią. Przepraszam. Czy szczepią te dzieci, czy nie szczepią, no to po prostu mają robotę. No i ten komitet doszedł do wniosku, że nie ma na temat walki z biedą, to nie ma za małych takich problemów. I że to pozwoli nam zrozumieć te różnice pomiędzy zdrowotne czy społeczne, pomiędzy najbogatszymi krajami i najbiedniejszymi, tak? Co tu jest do zrozumienia? W Ameryce jest jakaś konkurencja, jesteś wydajny, to zarabiasz, wymyślisz coś, to jeszcze więcej zarabiasz. No a w biednym kraju, gdzie jest sitwa, gdzie jest w zasadzie przywiązanie do koryta w robocie, nie ma odpowiedzialności, czy się robi, czy się leży, to tam parę groszy się należy. Jakie to są odkrycia? Jakie to są noblowskie odkrycia, tak? No i to w sumie to dobrze, że te wszystkie antybiotyki, antymalaryczne lekarstwa i wszystkie inne technologie zaczynają działać w tych biednych krajach, no ale te biedne kraje jednak są, nie jest dobrze, tak? Te dzieci w tych biednych krajach, no to w zasadzie ich szansa na to, że nie przeżyją, jest 15 razy większa niż w bogatszych krajach. No i teraz wszyscy się zastanawiają, jak zrobić te, zmniejszyć tą różnicę. No i teraz ekonomiści dużej klasy, no i Nobel będzie im przyznawał nagrody za to, że oni powiedzą, emigracja z biednych krajów to jest najlepszym rozwiązaniem, emigracja do bogatych krajów. No ale jeżeli się popatrzy, że powiedzmy, jaka była emigracja z Polski, tak? Socjalizm, budżetówka, policja, milicja, jednopartyjny system, no to w tych krajach afrykańskich jest podobnie. Tam też jest jeden kraj, po znajomościach wszystko się dzieje. Także, że jeżeli ludzie emigrują, no to zostawiają za sobą... wszyscy nie mogą emigrować, tak? Wszyscy nie mogą emigrować, no bo emigrują ci najbardziej prężni, najbardziej ci, którzy chcą coś zmienić, ci, którzy mogliby zrobić u siebie w kraju, także, że z tej Afryki, z tej zachodniej
Kenii, te dzieciaki, które dostały książki i były bardziej takie roztropne i miały lepsze wyniki, no to jak one wyjadą z tej Kenii do innych krajów, no to w tej Kenii, jak zostanie cała reszta tej klasy, no to będzie jeszcze gorzej. Także debile ekonomiści, którzy mówią, że rozwiązaniem na biedę w biednych krajach jest emigracja z tych krajów, no to jest makabra, no to jest makabra. I jeszcze do tego, że Nagroda Nobla będzie dawana właśnie za takie fenomenalne odkrycia, że najlepszym rozwiązaniem na biedę kraju jest emigracja. No niestety najlepszym rozwiązaniem jest jakaś polityka, jakaś swoboda działania, nieopodatkowywanie, pozwalanie na, powiedzmy, tych ci nauczyciele, czy ci pielęgniarze, no to powinni być, powiedzmy, wywalani na pysk, tak? Jeżeli oni mają uczyć, a nie uczą, chodzą, idą na chorobowe, to wywalać na pysk, tak? Konkurencja. Jeżeli ci pielęgniarze, czy pielęgniarki, czy w ogóle ci ludzie z tymi strzykawkami mają zaszczepiać dzieci, a nie zaszczepiają, no to wywalić na pysk. No przecież to nie może być prostsze rozwiązanie. No ale taka jest ekonomia, taka jest Nagroda Nobla, no dosyć żałosna, dosyć śmieszna, można powiedzieć, tak? No my w Polsce też mamy swoją sytuację, no ale też są podobne właśnie budżetówki, kolesie, czy się robi, czy się leży, wszystko, coś tam się należy, także to jest makabra. Zdrowia dla tych dzieciaków w Indiach i w Kenii. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, zapraszam serdecznie, tu jest dzwoneczek, dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach. Do następnego codziennego filmiku bez monetyzacji.